Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie po urodzinach u Emilii. Wszyscy poszli do siebie, do domków i tak dalej. Ale ja zostałem, ponieważ musimy zrealizować ten plan, który był, czyli po prostu porwanie Milki. Ona tam została, ja jej powiem tak. Powiem jej, że jest jeszcze jeden prezent, którego jej jeszcze nie dałem, i po prostu zabiorę ją do Palionowa. Tam po prostu zabiorę ją do tego młynu i ją złapiemy. To jest idealny moment, ponieważ wszyscy poszli, tylko Milki tam została, więc w tym momencie no lepszego momentu po prostu nie będzie. Więc jeżeli podoba wam się taki, prawda, pomysł na to, żeby ją porwać i tam zamknąć, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja już tam schodzę na dół. Uwaga, tu otwieramy te drzwi i idę z nim pogadać. Halo, 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 halo. O, hejka. Witam. Przyszedłeś pomóc sprzątać? Nie, ja przyszedłem, bo jeszcze jeden prezent mam. Zapomniałem ci go dać. Tak? Znaczy, chciałem ci go dać w sumie, jak już wszyscy pójdą. Ale ten prezent nie jest tu, dlatego czekam, aż się impreza skończy. Czy pójdziesz ze mną? Okej. No, w sumie to mogę iść, tylko że wiesz, tak? Co, ja mam jeszcze dużo rzeczy ze sobą, to tylko to mogę je odłożyć do... Tak, oczywiście, że możesz je odłożyć. To jest taki prezent, który przygotowałem właśnie specjalnie tutaj na okazję twoich urodzin. I po prostu musisz pójść ze mną do Palionowa, tam ci to pokażę, gdzie to jest. Okej, okay, mega cute. Chcesz iść ze mną, czy... Nie, ja tam mam złe wspomnienia, wiesz, ja poczekam tu. Okej, tak? Dobra, no to ja lecę. Poprawi sobie. To się może udać, to się może udać. Niech ona tam odłoży te itemy i zobaczymy, czy się uda ją zamknąć. Ja się szczerze mówiąc troszkę boję. Boję się, że nie uda mi się jej wrzucić na przykład do tego więzienia. Albo co gorzej, sam wpadnę do tego więzienia. Najgorsze jest to, że nie sprawdziłem, czy w ogóle są zamknięte tam te drzwi. O nie. Teraz nie wiem, czy to jest zamknięte. Czekajcie. Dobra, niech ona odłoży te itemy. Ja szybką akcję walę. Szybko na L3 tam lecę. Szybko. Żeby to zobaczyć, czy na pewno jest zamknięte to wszystko, bo żeby kurczę nie było przypału, że ja tam przyjdę, a tam będą otwarte drzwi, bo ja tam ostatnio byłem z chłopakami i ja nie wiem, czy oni tego nie zostawili otwartego. Muszę to sprawdzić. Mam nadzieję, że to troszkę zajmie tam odkładanie tych itemów. Szybko tu lecimy na to Palionowo. Myk. O, dobra, tutaj wchodzimy do środka. Szybko. Dobra, tu jest zamknięte. Jest git. Tutaj musimy zejść na dół. Już sobie tutaj, że tak powiem, zostawię otwarte. Schodzimy na dół i dobra, jest zamknięte. Okej. Okay. Dobra, musiałem to sprawdzić, bo nie wierzyłem w to, że tutaj faktycznie, kurczę, tu się nie da wyjść stąd nigdy. Dobra, robimy tak. Na razie to zostawiam, bo i tak tam będę schodził zaraz. Dobra, i idziemy szybko, wrócimy, musimy wrócić. Mam nadzieję, że nie wyszła stamtąd, że jeszcze odkłada te itemy. Dobra. O kurczę, szybko, dobra, zużyć trzeba więcej tych fajerwerek, żeby po prostu szybciej tam dolecieć. Dobra, nie widzę jeszcze na zewnątrz, ona jest jeszcze chyba na dole. Dobra, szybko tu dolatujemy, myk, dobra. Zdążyłem, dobra, jest, dobra. O nie, dobra, myślę, że to ona, a to jest ten, jak to się nazywa? Kurczę, jak to się nazywa? Te fantomy. Dobra, o, jesteś już, super, podziwiałem niebo. I dobra, no już odłożyłam się. Niebo piękne, podoba ci niebo. Się? Fajne, no fajne piękne całkiem gwiazdy? W sumie. Piękne gwiazdy, dobrze, to zapraszam w takim razie za mną, przejdziemy się tam. Ogólnie prezent, no... Że tak powiem, z całego serca go przygotowywałem, jeszcze ci nie mogę powiedzieć, co to jest, ale zobaczysz to na miejscu. Czy ty masz elytrę? Tak, mam elytrę. A, dobrze. Co ty masz taką... Co to jest? Ty masz jakiś inny kolor tej elytry, masz taką... No bo ja mam chyba z mojej pelerynki. A, no, ale ciekawe, to nawet nie wiedziałem, że tak się da. Dobra, no zapraszam, w takim razie lecimy na Palionowo, ci to pokażę. Też nie wiedziałeś, że tak jest? Palionowo. No, a co, na co? Jetowice. Jakie Jetowice, ty? To jest Palionowo, to jest Palionowo. No, nie. No dobra, niech ci będzie. Tutaj, chodź tutaj do centrum. O, tutaj centrum. Gdzieś wylądowałem. Tutaj, cały ogólnie prezent przygotowałem w młynie. To jest młyn. W naszym młynie przygotowałem, no. Więc jest idealne. Ty, a co ci się stało w ogóle? Dlaczego ty masz takie, ten niebieskie? No nie wiem, to powiem ci, że to jest chyba lód i trochę chyba mi serce zamarzło, no i nie wiem, to jest jakaś taka trochę blada. Nie wiem, co się stało, szczerze nie jest stało. W młynie jest ciepło, no może ci się roztopi. Okej, mam nadzieję. Tak? No to chodź, mam tutaj nadzieję. W takim razie. No bo mi trochę zimno. Lecą te fantomy, chodź, tutaj. Tu, zapraszam idą. Do środka, zapraszam. O kurczę, ten fantom za tobą prawie wleciał. Dobra, stań tutaj, na tym. Dobra, uwaga, ja jesteś gotowa? Jedzenia. Czy mam coś do jedzenia? Mam, nie, no mam, nie. Proszę bardzo. No, muszę dać coś, bo już kurde, powiem ci, że nie mam. Dobra, uwaga. Dzięki. Prezent, tak? Który chcę ci dać, to jest taki nietypowy prezent bardzo. Ale mam nadzieję, że zrozumiesz po prostu ten prezent, okay. Po prostu, bo jest taki bardzo nietypowy, a prezent ten nazywa się po prostu najzwyczajniej w świecie wyzwolenie od Yetiego. No. Ej! Dobra, udało się! Me? Udało się, dobra. Przepraszam, musiałem to zrobić, tutaj cię zamknąć. Excuse na całe szczęście me? Odłożyłeś wszystkie itemy, nie musiałem cię czemu o to prosić. Nie mogę tu bić? No to tak już jest, to jest więzienie po prostu. Słuchaj, no, dlaczego to zrobiłem? Zrobiłem to dlatego, gdyż już ponieważ...
muszę cię wyzwolić od Yetiego, nie może tak być, że ty jesteś z nim. Tu jest twoje miejsce i naprawimy sytuację. Wiesz, żeby ten, nie, bo dlaczego ty nie, w ogóle nie, z nim nie, jesteś? Nie, co, no to jest, tak? Czemu cię tak... Czemu nie, jak możesz mnie zamykać w moje urodziny? Excuse me. To jest dla twojego dobra, to jest dla twojego dobra. To jest dla twojego dobra, serio. Nie, to jest mojego dobra. Potrzebujesz czegoś? Masz więcej żarcia. Ja tu nie będę cię tak torturować, o, jak pięknie. Ty tam mnie tym, że ja ci dawałem, że dawałaś mi. Ej, ja ci już dawałam jedzenie zawsze, no dobra, i wszystko. Ale też między innymi dawałaś mi te surowe mięso, no. Tutaj surowego mięsa nie ma. Tutaj po prostu zadbamy o to, żebyś miała się dobrze. Ale słuchaj, dlaczego byłaś w ogóle z Yeti? Dlaczego tam w ogóle mu pomagasz? Dlaczego? To nie tak, że ja mu pomagam. Po prostu Yetowice to jest przyszłość. To nie jest przyszłość, to w ogóle jest to jest w ogóle pomyłka jedna wielka. Nie, no absolutnie. Ale co nie, takiego, nie co takiego pomyłka. Jest fajnego w Yetiowicach, ty? No przecież palionowo, no to było tak cudownie, wszystko było git, a teraz nagle jakiś Yeti ma to przejąć. Patrz, ile tu jest śniegu, to jest tak zimno, widzisz, nawet ci zimno mówisz, że jest. Tu jest cieplej troszkę, przynajmniej. No trochę jest cieplej, masz rację. Potrzebujesz czegoś? Ja ci załatwię co chcesz, ale musimy tutaj jakoś, prawda, naprawić cię. Naprawić mnie. No, rozbrozić to serce to przede wszystkim, bo mi się wydaje, że to jest tego kwestia. Wiesz? Kwestia mojego serca... Tak, mi się wydaje, I don't że... So. Nie. No to... Czemu to... mnie zamagasz moją urodzinę? Mam urodzinę, powinna świętować, a nie być zamknięta w jakimś więzieniu. No to proszę cię bardzo, możesz tutaj świętować, patrz. Możemy, prawda, potańczyć. Wiesz, no i fajne świętowanie. Wow, to nie, no przepraszam, bo musiałem to zrobić dzisiaj, bo po prostu była idealna okazja na to, inaczej byś to ze mną nie przyszła. No niestety, no, tak nie, wygląda no, sytuacja. Przyszłaby. Ja... Nie mogę. Ej, pypuś mnie i jutro mnie porwiesz. Dobry deal? No, dobry deal, nie, jutro nie, mnie porwiesz. Bo ty uciekniesz na pewno, nie dasz się złapać, niestety. Dobra, tam muszę jedyną rzecz jeszcze zrobić, bo ty miałaś tą elytrę, więc na szybko musimy tutaj, prawda... O nie. Zamykamy. O! Kurde, nie! Dobra, teraz jest git. Dobra, teraz już jesteś, że tak powiem, zamknięta tam na amen, więc już stamtąd sobie tak łatwo nie wylecisz. Dobrze, no przepraszam, że akurat tak to musiało się skończyć, przepraszam, że akurat w urodziny, no ale taka sytuacja, no niestety, nie mamy na to wpływu. Taka sytuacja, dawaj na sobie wytłumaczenie, świetnie. No tak już bywa czasem. Super. Ale bo ja po prostu, wiesz, przyjdę tu jutro na przykład, porozmawiamy o tym i po prostu, wiesz, jakoś znajdziemy sposób na to, żeby cię uratować. No, nie wiem, widzowie okay, napiszą, spać. Tak, idziesz spać? Dobrze, to w takim razie... Ja jestem obrażona. Aha, okej. Okay. Jutro zrozumiesz, że to... No porwałeś mnie, porwałeś ale mnie, to jakby nie być porwaliście, obrażone. Wy też mnie porwaliście. Aha, i teraz mścisz się, tak, zemsta? Nie, to jest po prostu, no, znaczy nie zemsta, to jest dla twojego dobra. Po prostu. Dla mojego dobra, fajnie. Tak. No, dla mojego dobra śpię na twardym, zimnym, nie, nie czarnym łóżku. Jakie zimne właśnie? Twardy jest, ciepłe, tak, ciepłe. To nie jest łóżko z Ikei, nie podoba mi się. Dobrze, załatwić na jutro lepsze łóżko, ale to na dzisiaj musi ci wystarczyć po prostu, więc życzę dobrej nocy. No jak to jest Ikei, a to jest jakaś Akea. Dobra, to jest akurat meble Bodzio i jest super. Dobra, no, nie jest stabilnie. Jest stabilnie, to na drugim się połóż, drugie jest stabilniejsze. Dobra, trzymaj się, przyjdę tutaj jutro porozmawiamy o tej sytuacji. Dobranoc. No, dobranoc. Dobrze, widzowie, jak widzicie, udało się ją zamknąć. Ja tutaj tego nawet nie zamuruję za bardzo, muszę to naprawić jakoś. Tutaj nie ucieknie, jest wszystko git, ona ma tylko elytrę, bo resztę sobie odłożyła, więc w tym momencie możemy być, że tak powiem, spokojni o to. Aczkolwiek szczerze przyznam wam, widzowie, że zastanawiam się, czy jej nie przenieść w jakieś inne miejsce. Na przykład nie zrobić jakiegoś tunelu, który ją właśnie przeniesie tutaj do tego obsydianowego więzienia, który mamy pod tym tostem. No bo to jest w sumie chyba lepsze więzienie niż tamto. Tamto jest takie zrobione, wiecie, tam tu byłoby mi ją bardzo ciężko złapać, a po prostu z tego więzienia za to, że będzie jej o wiele trudniej wyjść, więc może jakoś przygotujemy tu jakieś przejście, może jakoś ją tutaj zgarniemy i prawda do jakiegoś z tych więzień zamkniemy, tak żeby tutaj po prostu była. No, nie wiem, to się wszystko zobaczy tak naprawdę w następnym odcinku, ponieważ no, dzisiaj celem było po prostu ją zamknąć i no udało się widzowie zamknąć, więc jest wszystko git. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdrawiam, cześć, pa, pa!